Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play z nowej gry, która ma zastąpić Undertale. I to jest gra, w którą dawno nie było z tej serii gry. Znaczy niedawno, w sensie, że seria nie była kontynuowana, tylko po prostu dawno jej nie nagrywałem. Ale no, powracam do tego, bo tak. To mi się zachciało. Nie miałem w sumie też dobre jakieś na szybko gry, żeby zastąpić Undertale. A więc oto przed wami Rayman Hollum's Revenge. Tak, według mnie to jest taki Rayman 4 w sumie. Tak na dobrą sprawę. A teraz zujmy ten. Nice. Więc tak. Według mnie to jest taki Rayman 4, ale dobra, przekonać się dalej jak to jest. Nie mam tutaj zbytnio dużo do gadania, bo ta gra została wydana na Game Boy Advance, jak widzicie. Wszystko już wyjaśnię wam w grze, no po prostu, no chyba, tak sądzę, więc usłyszmy sobie nasz save. Nazwijmy się Pixel, po prostu Pixel Myk. No chyba możemy zacząć. Od razu mówię, że w tej grze są dialogi, nie jest to voice acting, ale są dialogi i po prostu będę je czytał. Dla kogoś, kto nie lubi czytać, to ja po prostu będę czytał takie tam rzeczy. It's a lazy morning in Clearly Forest. Lobok's dreams are disrupted by memory of the time he swallowed the dark loom Andre. I nie będę tego tłumaczył. Przykro mi dla tych, co nie rozumieją angielskiego. A Globox is awakened by a strange sound. Huh, who's there? Nie będę robił też voice actingu. Taka też mała uwaga. Later that afternoon. This sleeping is making me hungry. Hey Globox, are you there? Dyskompresowane obrazki. Oh no, what happened to my best pal? I better find out what happened to Globox quick. I nie wiem, czy to powinno nie być przypadkiem quickly. No i tada, oto Rayman Hodlum's Revenge. Hey there, Rayman. Where are you? Dobra, nie będę tego czytał. Więc tak, gra to... W sumie można by powiedzieć, że to jest taki, no, pseudoport Raymana 3 na Game Boy Advance. Taki prawdziwy, nie ten co był. Ten lepszy. Taki o. No i też tutaj zbieramy lumy, jak w Raymanie 2. Więc tak, no, postanowiłem, że zrobię sobie tą grę, bo ona jest bardzo przyjemna. I to jest taki, no mówię... Rayman 4, no kontynuacja Raymana 3, sequel do niego. Taki prawdziwy. Znaczy wiem, że w sumie nie może być sequel do trzeciej części, ale... wiecie o tym. No, on cały czas nam krzani jakiś tutorial. Nie będę tego 100%ował, bo 100%owanie tej gry nie jest wymagane do odblokowywania różnych rzeczy. Jedno co jest... Nie, no to nie jest nic, jest właściwie wymagane. Okej, weźmiemy sobie to. Coś to jest. Są tu oczywiście kryształy, troszeczkę się różnią punktacją od swojego normalnego. W sensie, no na konsolę i na PC Rayman 3. Ale no, nadal. To jest taka bardzo dobrze wykonana gra pseudo 3D na Game Boy Advance.
W przyszłym tygodniu zobaczycie w sumie następną, bo w końcu przecież wtedy zaczynam Spyro Season of Ice, które nie jestem pewien, ale I have to go make my bed, czyli pościelić łóżko. Które używa, wydaje mi się, że chyba tego samego nawet silnika. Tak mi się wydaje. Dobra, Red Lum, ale Lumy działają tak samo jak w Raymanie w trójce. Są tu też power-upy. Jednak nie dość, że niektóre są troszeczkę inne, to te, które są podobne, też są zmienione. Na przykład kolorem puszki. I będę to wam też wymieniał. Oraz jest, nie no, zielony Lum chyba był. Nie, zielony Lum to jest akurat z Raymana dwójki. Zielony Lum robi wam checkpoint po prostu. Mamy też nowy tryb, to znaczy nowy. W tej grze mamy też tryb lokowania do przeciwników, co jest bardzo pomocne, bo inaczej nie da się przycelować w nich. Po prostu się nie da, uwierzcie mi, jeżeli nie graliście, ale ogólnie polecam w to zagrać. Bardzo fajna rzecz. Nawet są dodatkowe rzeczy, jeżeli podłączycie Game Boya oryginalnego, w sensie nie oryginalnego, tylko Game Boya Advance z oryginalną grą do GameCube'a z wersją, nie no. To nie ta gra, Pixel debilu. To nie ta gra. Pomyliłem się z trójką. Wyda się, że się nie przygotowałem dobrze. No, to jest jakiś przycisk. Naciśniemy go. Pomyliłem się gry, bo tak zacząłem mówić o Raymanie trójce i... Jaki fail, ja cię kręcę. Ja, no się nie mieści po prostu. O, i tu mamy taką minimapę. Znaczy minimapę, no nie jest nam pokazana nigdzie. Tylko w tym menu start. Ale no, możemy sobie na nią spojrzeć, kiedy chcemy. Nie jestem pewien, czy Michał nie robił z tego let's playa, ale jestem prawie pewien, że nie robił z Hoodlum's Revenge. Prawie jestem pewien. Nie na 100%. Chyba appointment with my psychic. Mam spotkanie z moim psychiatrą. Tak, no mówię, nie będę tego tłumaczył, bo mi się nie chce na jeszcze świecie. To jest taki... O nie. To jest taki, można powiedzieć, że taki średnio luźny LP. Ale nie liczymy tego jako luźny LP, tylko pełnoprawny LP, bo mówię tutaj też o grze. No i Rayman zamiast musi świecić rękę, jak to było w Raymanie trójce, po prostu robi się czerwony. Wkurza się po prostu. Tak sobie lubię mówić. I think we are almost at the end of the level. Yay! O ty! No i mamy takie dziwne rzeczy. W Raymanie trójce też były dziwne stworki, ale tam działały zupełnie inaczej. Były w grupce na niektórych platformach i musieliśmy je niszczyć. Elo. Siemajn. O ty. Dobra. Nie będę się starał 100% dodać, ale czasami może się mi udać, jak na przykład tutaj. Więc inno będę się starał zbierać, ale też niekoniecznie. Chcę po prostu tą grę przejść i tyle. To na czym polega jest. Jej, trafiliśmy na Hub War, znaczy Hub War, czyli mapę poziomów, jak w Raymanie 1. Na końcu każdego poziomu będziemy dostawali rangę, tak jakby. I przez dostawanie tych naklejek, o których tutaj Murphy mówi, będziemy dostawali dodatkowe minigierki po prostu. Więc mamy 3, jej, czyli wystuprocentowaliśmy poziom. Tak wygląda mapa poziomów. Możemy iść w dwa miejsca na raz. Możemy iść tu. To jest do Quirrelly Forest. Albo możemy iść do Bagien Mroku. No to chodźmy do lasu czystoliści. W ogóle śmieszne jest to, że zaczynamy w lesie czystoliści. A, przypomniało mi się. Dobra.
What do I do? What do I do? You cool it. Your friend has been abducted by the Dark Looms. We already destroyed the Dark Looms with their leader Andre. Nuh-uh. Cause your buddy looked up in the Book of Mork. What could they want with Globox? And who are you anyway? The name is Doc. And just be saying what I seen. Hang on, Globox, I'm gonna bust you out of jail or die trying. Zaczął doktorek. Ludzie się spierają, czy w ogóle ta gra jest kanoniczna w historii Raymana, czy nie, no bo technicznie rzecz biorąc, no nawet doktorka Rayman nie poznaje. Więc można powiedzieć, że to jest taki spin-off, albo no po prostu no port Raymana trójki inny. Ze zmianą fabułą troszkę. Ale wspomina tutaj o zniszczeniu tych mrocznych lumów, co? Swoją drogą to mi się trochę wydaje, że jednak zaprzecza tej teorii, że castinga na końcu Raymana trójki to jest prequel z wydarzeniami. Tak mi się wydaje, przez tą właśnie grę, to może i powiedziałem, że to jest prequel, ale no w końcu bądź ta gra daje wiele mi do myślenia z tą teorią. Że chyba jednak nie jest to do końca prawda. Dobra, mamy to. Pyk. Kurde, nie wylatuje. Ale nie dostajemy tu żadnych power-upów. W ogóle to jest... W ogóle szkoda, że ta gra nie została wydana jako pełnoprawna gra 3D. Tylko by się chciało po prostu obracać kamerę, a się nie da. Smuteczek. Bardzo mi się też podoba engine i w ogóle te sprite, jakie zrobili tutaj. Nie wiem, jakoś to po prostu to ładnie wygląda i tyle. Ale tak, chciałem też powiedzieć o tych kryształach, co się zmieniło. Kolory kryształów się zmieniły, ich punktacja niekoniecznie. Ten czerwony kryształ to jest praktycznie... Po prostu ten czerwony kryształ to jest odpowiednik żółtego z Raymana trójki. Zielony jest to odpowiednik rubinu. Jak się pojawia, czyli no dobra, czerwony kryształ. I to chyba tyle. Nie pamiętam, czy jest jakiś inny, bo dawno przechodziłem tą grę. Nie robię tego na ślepo. Trochę już mam doświadczenie z tą grą. Które sobie przypomniałem. Nie chciałem przychodzić tak całej od razu, żeby sobie przypomnieć, ale stwierdziłem, że... Gra jest fajna. Krótkie ma poziomy, takie 4-minutowe, to jest wręcz nieporównywalne z tym, co miał Rayman 3, ale... jest wciąż. Wciąż jest to fajna gierka. Jest dużo tych poziomów, więc też nie... szybko nie kończymy tego let's playa. Więc to chyba też jest jakiś plus. Kurde. Nie widzę tych gości. Są strasznie trudni do trafienia. Aha, jeszcze jest żółty. Który zastępuje... Zaraz, jakie były w Raymanie trójce? Był żółty, czerwony... A nie, to jest taki to jest taki troszeczkę lepszy niż... niż rubin, ale nadal słabszy niż taki czerwony. Jest lepszy niż ten zielony z Raymana trójki, a lepszy niż... niż rubinowy. Bo nie było chyba więcej tych klejnotów, jeśli dobrze pamiętam. Klejnotów, kryształów, whatever. Akurat w przypadku Raymana trójki to więcej jest tam kryształów. Więcej się spotyka, ale są tam akurat i kryształy, i klejnoty, więc... Więc no. Tutaj. No i właśnie to mnie trochę tak boli w tych grach pseudo 3-wymiarowych na Game Boyu, czyli Spyro Season of Ice, Season of Flame i właśnie Rayman Hoodlum's Revenge. Że po prostu, no, chciałoby się po prostu obrócić kamerę, bo tu praktycznie nic nie widać. I to jest takie, wow.
Dlaczego te gry nie dostały portów żadnych? Nawet by takie porty na inne konsole właśnie... No bo słuchajcie, no Rayman 3 dostał port. Rayman 2 już... O Raymanie 2 nawet nie wspominam. Rayman 1 też miał sporo portów. Dlaczego ta gra nie dostaje tyle miłości co inne? Ona jest bardzo fajna, przydałby się jej taki remake. Na przykład z dobrym widescreenem, bo aspect ratio Game Boy Advance to jest... No, to nie jest 16:9, to na pewno wam powiem. I od razu mówię, że chyba dam po prostu jakiś obrazek po bokach, a nie będę się bawił w to samo co... O, w Undertale! Było, czyli po prostu bym... Czyli bym po prostu dawał... Kurde. Z tyłu... Ten sam gameplay, tylko że przyciemniony trochę i zniekształcony. No to się mi po prostu nie opłaca osobiście. Nie chcę mi się też tego robić zbytnio, więc nie będę tego robił. No chyba, że powiecie, że lepiej by było, jak właśnie ten gameplay byłby drugi z tyłu. To wtedy się zastanowię, czy to... Znaczy zastanowię, pewnie i tak, pewnie to zrobię, ale... Żeby nie było, że ja obiecuję, a później czegoś nie robię. Zobaczy, gdzieś tu jeszcze jest... O, tam jest coś jeszcze. Tu się aż człowiek boi robić jakikolwiek ruch, bo się boi, że spadnie do wody, która cię zabija po prostu... Jak daleko spadniesz do wody, to już po prostu... no nie ma szans, że przeżyjesz. A ten sceny sobie spokojnie. Aha, i ten sceny dają wam też troszeczkę tego życia. Też taka fajna rzecz do powiedzenia. I nie zebrałem jednego ten sceny. Jej! W sumie tutaj widać tak mniej więcej, gdzie one są. I widzę, gdzie on jest, gdzie go zostawiłem. Może wam zaznaczę, może nie. No to jest właśnie śmieszne to, że na tej minimapie można zobaczyć, gdzie się coś zostawiło, szybko po to polecieć, bo praktycznie cały poziom można przejść od tyłu do przodu normalnie. No i tada. Jej, i zrobiliśmy wszystkie trzy, chociaż nie dostosowaliśmy poziom. Właśnie nie wiem, jak to jest z tym ocenianiem Murphy'ego, że on no daje nam te trzy, a nawet nie wyprocentowaliśmy poziomu. O jeny, to jest ten poziom. Oh god. Dobra. No jakiś mały dialog. Gdyby miał mały dialog. Dobra, otworzyło nam się wyjście. W ogóle to jest świetne, że wyjście jest. Przycisk do wyjścia jest tuż na początku. Kurde, nie to, nie ten przycisk. Where are you anyway? Nie będę rozwijał tych przeciwników sobie niektórych. Aha, nam tu wszystko odradza. Dobra, więc wreszcie ciekawe rzeczy się nadchodzą, czyli puszki. Ta puszka to jest helikopter. Jak pamiętacie z Raymana dwójki, żółta puszka dawała nam helikopter. Tu jest niebieska. Nie wiem czemu tak dali, ale dobra. A niebieska nam dawała ten. No to moją ulubioną, jak ona się... Nie wiem, ale po prostu elektryczne łapy, szczęki. I w tym Raymanie, w przeciwieństwie do Raymanie trójki, możemy nasze... puszki odnawiać, znaczy moc puszki odnawiać możemy poprzez zbieranie niebieskich lumów, które nam odradzają ten pasek. Swoją drogą, ja tylko muszę tutaj sterować. Cała ta czynność się cały czas wykonuje. Jedne puszki, jakie chyba się same nie wykonują, to jest... ta... pięść silniejsza. To chyba tyle. Nie pamiętam dokładnie, jaka jest... To są chyba tutaj trzy power-upy. Trzy albo cztery, nie pamiętam. Ja to przepraszam. Ale nie pamiętam, na zero nie pamiętam dużo z tej gry.
Z Raymana 3 praktycznie wszystko pamiętam, ale z tej... Może dlatego, że bardzo mało w nim grałem. Ksylofon. No, ksylofon musi pracować. Okej, powodzenia życzę. Panie Tinsinie, do ciebie nie chcę. Czyli nie mam zamiaru żadnego iść. Chcę po prostu iść do końca poziomu. Więc nie będę się tutaj też starał zdobyć tych wszystkich naklejek Marfiego, bo to jest po prostu niepotrzebne. Ja tu chcę po prostu się dobrze bawić, przejść tą grę i będzie fajnie. No. Jakby się ktoś też pytał, z czego używam do nagrywania tej gry, po prostu nagrywam ją teraz na emulatorze Visual Boy Advance. To jest tylko wymiar, jakby się... Chciałem nagrywać z Wii, ale na Wii niestety czasem laguje audio. Może kiedyś zrobię to od nowa na Wii U, bo Wii U ma przecież wirtualną konsolę Game Boya. To można przecież też zinjektować jakieś inne ROMy, więc jeżeli będzie działał Hotlums Revenge, to zdecydowanie co zrobię. Tak samo, bo to jest taka rzecz jak z tą nową nagrywarką, o której mówiłem, że będę sobie w tym roku kupował, że po prostu będę niektóre swoje powtarzał tylko dlatego, że żeby polepszyć ich jakość, jak na przykład no właśnie gry z Game Boya będę powtarzał na Wii U, żeby miały lepszą jakość. Znaczy na przykład nie Sonic Advance, bo Sonic Advance był miał bardzo dobrą jakość. Ale no, na przykład właśnie Spyro, Rayman. Znaczy Sonic Advance pewnie też. Muszę bardziej poćwiczyć tego. O, Sonic Battle. Też. Co to znaczy, jeszcze nie zrobiłem Sonic Battle, dopiero będzie po Shadow Hedgehog, ale... Ale no... To już planuję, żeby... Powtórzyć ten let's play. Idę. Powder my nose. God. O-o. Dobra. Dobrze, że boosting... damage boost jest tutaj. Czasami jak nie możecie doskoczyć do czegoś, to wystarczy dostać damage i dostatecznie wysoko polecicie. To jest niezły game breaking w tym wypadku. Ale oczywiście helikopter najbardziej, najmniej OP broń. Power up. Rescue me and nine of my kinsmen. Recognition of your bravery and horizon for protection the teensy way. All a teeny weeny trophy. Congratulations. Have to go shave my goat. Ukoić moją kozę. Ojeny. Biedna koza. Ten dźwięk jest po prostu wnerwiający. I niestety tego emulatora nie da się w ogóle przyciszyć w ustawieniach. I teraz mam taka ciekawa względu. Mam po prostu dosłownie słuchawki za uszami. Nie przed uszami, nie na uszach, tylko... dosłownie za nimi. To musi śmiesznie wyglądać swoją drogą. No, nie zabraliśmy 6, co jest bardzo, bardzo mało jak na ten poziom. Nie lubię bardzo tego poziomu. Jeden, no dobra. Ale chyba zakończymy na ten odcinek. Taki wstępny odcinek, troszeczkę krótszy niż normalny, bo nie pół godziny, nie trochę więcej. Jak razie się z wami pożegnam, więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Za 2 tygodnie zobaczymy się znowu. Na razie i cześć, pa pa! Control!